Nowy dzień, nowe deki, nowe wyzwania przed nami. Zaczynamy kolejny odcinek z nowej frakcji, z nowym dekiem, z nową kartą. Dzisiaj gramy relikty z Triss, deszcz meteorów. Zobaczymy, czy to będzie właśnie ten dek, w którym ta karta sprawdzi się najlepiej. Gramy pod relikty, nie gramy do 9 prowizji przez tą Triss, więc nie gramy Nekera. Więc wrzuciłem sobie tutaj i tą, która wie, i krwawą panią. Nie wrzuciłem Mamuny, bo się nie zmieściła według mnie. Zamiast Mamuny właśnie wziąłem Triss ofensywnie lub defensywnie, w zależności od tego, czy na bliskie, czy na dalekie starcie ją zagramy. Mamy Erondite, bo relikty zawsze robią świetne tempo, więc ten Erondite zawsze się nabije. Mi się wydaje, że to pozostanie w reliktach, nawet mimo tego nerfa do jednej prowizji. Mamy nagle far pod wyciągarki do wyciągania. Nie pod wyciągarki, tylko żeby wyciągnąć coś z talii, to nam zawsze zostanie. Mamy szczury łapkę, która zyskuje na reliktach. Tych reliktów mamy masę. Mamy trio tutaj staruch. Trzeba nie chyba nikomu przedstawiać. Mamy operatora, czy to właśnie do gryfa. Częściej do samojadka, żeby ten samojadek wylądował po stronie rywala, żebyśmy potem mogli go wezwać z inkuba, tak samo jak naszego samojadka. Mamy uczennicę wiedźmy, która się wzmacnia na tabacie, czyli 25 punktów w jednym rzędzie. Ta uczennica się wzmacnia o 2, o 2, o 2 co turę. Mamy pomniejszą wiedźmę jako czwórkę. Nie miałem zbytnio dobrych czwórek do wsadzenia. Mamy technicznego wołchwa. Można wsadzić na przykład dwie wióry tutaj do przemyślenia. Megaskopy pod gryfy, albo pod samojadki, albo nawet pod tą uczennicę. Naprawdę jest dowolność całkowita. No i mamy Triss. Mamy Triss, która się nie rusza. Rusza się, tylko że ta premka jest, no, jak widzicie, tutaj coś sobie od czasu do czasu przyleci. Według mnie trochę ostatnio wind podupadł na tych kartach premium. Tutaj nic zbytnio się nie dzieje, coś tutaj faluje, włosy jej falują, kamienie falują. No ale tak naprawdę nic się tutaj nie dzieje. No ale do samej karty przejdźmy. Przejdźmy do samej karty, do umiejętności. Na bliskim starciu zadaj jednostkom we wrogim rzędzie obrażenia równe ich połowie siły bazowej. Więc możemy po prostu ciachnąć rywala w rzędzie. To jest taki shit, co tam takiego bije. Rozdarcie, to jest takie mini rozdarcie, może maxi rozdarcie. W zależności od tego, ile tej siły bazowej rywal ma w swoim rzędzie. Jeżeli to będą znowu relikty, to możemy rywala sprzątnąć bardzo mocno. Jeżeli to będzie coś innego, może jakieś skellige, jakieś wiedźmini, jakaś meluzyna, to też idzie wszystko o połowę. Naprawdę jest tutaj duży potencjał, ale częściej, bardziej pewnie celujemy to w nasz rząd na dalekim zasięgu. Możemy wzmocnić wszystkie sojusznicze jednostki o połowę ich siły bazowej w jednym rzędzie. Czyli generalnie te relikty bardzo zyskują na sile bazowej. Żurołapka, samojadek, czy też Ganken, wszystko to się wzmacnia siłę bazową, nie wzmocnienie, tylko siła bazowa się podwyższa, przez co ta Triss może naprawdę bardzo ładnie tutaj ciąść, jeżeli nie pozwolimy rywalowi nas sprzątnąć i jeżeli się nie zapchamy. Trzeba pamiętać, żeby zostawić jej miejsce na dalekim zasięgu, więc najlepiej sformować nasze karty na bliskim starciu. Ja lubię zrobić coś takiego, że jeżeli wiem, że w danej rundzie zagram Triss, to staram się jak najmniej rozdwajać tymi samojadkami, no bo to więcej punktów w jedną jednostkę. No chyba, że wolę to rozłożyć równomiernie. Zależy też na matchup. Zależy na matchup, na co gramy. Triss naprawdę może siąść potężnie. Według mnie naprawdę sprawdzi się ta karta. Czy to właśnie w tych reliktach, czy to w jakichś stricte kontrolnych taliach, jakieś no unity. Myślę, że ta karta będzie grana i jeszcze nie raz ją zobaczymy. Mamy tą, która wie na wytrzymałość. Możemy zostawić sobie jakąś jednostkę. Przeważnie będzie to właśnie ta, która wie. Czasami będzie to szczurołapka, jeżeli ją nabijemy trochę wyżej na tych reliktach. Ale przeważnie celujemy w tą, która wie, żeby zagrać ją w pierwszej rundzie, żeby ona została na drugą rundę, przypuszczać rywala, żeby jeżeli się nam nie uda wygrać 2-0, no to wtedy ta, która wie, jeszcze nam zostanie na rundę trzecią. Naprawdę jest solidny carryover. Mamy Erondite, jeżeli mowa o carryoverze. Karta Ekonik, nie trzeba nikomu przedstawiać. Ostatnio z nerfem 10 prowizji, wciąż według mnie bardzo, bardzo mocna. No i krwawa pani, silnik. Ten sabot naprawdę nie trudno jest tutaj osiągnąć, więc ta krwawa pani pod punkty własne, myślę, wydaje, że naprawdę solidna karta. Na owocach jest git, więc te nasze gryfy tutaj korzystają na tym, będziemy niszczyć owocki tymi gryfami. Będzie solidne 9 punktów ten owocek, co turę będziemy tworzyć, więc nic się tutaj nie marnuje. Taka oto talijka, zobaczymy, zobaczcie jak mi szło na grach rankingowych. No zaczynamy na precyzyjne uderzenie tutaj. Bardzo ciekawy pojedynek może być. Przedniego sezonu można powiedzieć. My trochę w innej konfiguracji. Ciekawe, czy rywal ma to samo, czym się grywało sezon temu. Jeżeli tak, no to wołów nam nie będzie potrzebny.
Samo Jadek spoko, tutaj dwie pomniejsze chyba nie do końca. Szukamy gryfa. Mamy gryfa, nie mamy gryfa. Ani operatora. Okej, okay, to jest coś innego. Co tu się dzieje, proszę mi powiedzieć? Czy ja tam znikam? To tutaj nie mam pojęcia, czego się spodziewać po rywalu. Nie wiem, czy to jest samo jabłko już teraz, czy... Nie ma szans, że czy coś złego nie dobiorę. Nie chcę na pewno krwawej pani, a trzy pozostałe złote karty chyba mogę spokojnie zagrać. Więc tak też zróbmy, zagrajmy od razu nagle farm. Jest operator, świetnie. Gramy od razu samo jadka. Jak jeden zginie, to przyjdzie drugi, więc na spokojnie. Rundate nam się ładnie ponabija. Więc na plus. Czekamy. Chris chyba nie chcemy w pierwszej rundzie grać. Zobaczymy w ogóle, co to jest. Jak widzę grzyba w ogóle i karty na więzi. Jest Matok. Będę będzie to dobijał. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać tutaj po rywalu. To jest jakiś może Azur. Pamiętam, z Azurem się grało kiedyś grzyba i tego krasnoluda, który miał tą umiejętność kiedyś. Ale nie pamiętam, żeby to był Matok. Może to jest jakiś typowy no unit? Okej, zagramy może szczurołapkę już. Zobaczymy, czy on ją zbije w jakiś sposób. Jest mój lega stejka, ale nie ubił tak, nie wbił szczurołapki. Okej, trochę dziwne. I czyli ma to Ethereal, czyli będzie bił za 7 teraz. Będzie bił teraz za 7. Na razie zrobimy w ten sposób, żeby tutaj jak coś oberwie, żeby to nie był ani samojadek, ani ta, która wie. Ten czeka. Okej, będziemy mieć sapat teraz. Zagrajmy uczennicę. Erondite przestał tam się ładować niestety. I będzie miał teraz Ethereal za 7 w to. Okej, już leci z całym liderem. No to ciekawe. Ale czemu wy... Owocka, jak ja owocek sobie z powrotem wracam? Nie, teraz przebijam go. Tą, która wie. Tu i tu się wzmocni. Mamy wytrzymałość. No i będziemy mieć 13 na planszy. Zamiast tej 10, więc na trzecią rundę już nie będziemy mieć wytrzymałości, więc spróbujemy go zrobić 2-0. Szukamy Incuba. Szukamy. Okej, jest krwawa pani, świetnie, jest gryf. Jest Incub. Okej. Chyba to zostawię. Gramy gryfa, on już nie ma lidera. Ma ciągle tego grzyba, więc w sumie mogłem go pozbawić go. Ciekaw jestem, czy będzie miał jakiś sposób go pozbawić. Tej wiosny i chyba tego chce się pozbyć. Im szybciej, tym lepiej. Zagram larwę, żeby tutaj nam jakaś pułapka mnie nie ubiła. Tego gryfa. Jakaś znienacka. Żeby ta jedyneczka zawsze była. Jest Figis. Trzeba było u siebie! Nie mam pojęcia, czego się spodziewać, szczerze mówiąc, po tym deku. Więc... Więc gram po prostu Megaskop. Tutaj się mi mieczyk nabija już na 7. Co to może być? Sam jestem ciekaw. Neuromancja. Jest to Alzur, okej. Okay. Słyszałem, jest to Alzur. Jesteś fanem mojej twórczości. Czy już krwawą panią grać? 3, 4 jednostki, 5 tu będzie. Krwawą panią chyba na tył zagram. Zagram na tył.
Dlatego, że jakbym zagrał ją naprzód jeszcze Inkuba, to ten Inkub by się tu nie zmieścił na przodzie. Okej, to sprytne, ale niewystarczające. Tą krwawą panią mówić. No co on tam ma z tego Alzura? Ciekawy jestem. Okej, Inkub wchodzi od razu. Satysfakcja gwarantowana. Okej, dam mu tego samo jadko, bo i tak on nie skorzysta. Kiszki grają mi matka. A dla mnie samojatek czy uczennica? Co uczennica lepiej zrobi? No i na koniec Street wejdzie. To mi się wydaje, że powinno wystarczyć. Nawet go zrobić 2-0. Ojej, jeszcze się zaciągnął Dryadą. Prawda, tak tylko dwie nie zauważymy. Czemu jej nie wymienił wcześniej? Jak zaciągnął się w pierwszej rundzie, czemu jej nie wymienił w rundzie drugiej? Ciekawe. No my gramy Tris, zobaczcie jakie to jest walki. 57 teraz. 84, prawie 30 punktów Tris zrobiła. Więc no to jest miazga. Miazga totalna. Ten Aldur po prostu sobie stoi, chyba że gdzie jakieś specy, jakieś mega dropy z Simlasa, z tych Król Mocy. Nikt o choćby śladowym rozsądku nie ufa, Duan. Co tam ci się przestrafi? Okej, no to było. To jest zbyt mocny drop. Okej, na... Czy w sumie to będzie 10, więc nie wiem, czy z czego się cieszę. Bardzo mocny Azur, ale chyba wciąż... Ojej. Bardzo się zaciągnął i to nie wystarczy. Nawet z tym perfekcyjnym można powiedzieć dropem. No. Za dwie kule 22 punkty, no ale cóż. Wciąż relikty dużo lepsze. Lepsze, mocniejsze. I co, widzimy się na kolejnym meczu. Okej, mróz. Na mróz jeszcze nie grałem w tym sezonie, a kilka fajnych zmian dostali. Głównie mi chodzi o Gelsa, który na lojalności może grać cokolwiek z dzikiego gronu stali. To jest naprawdę bardzo mocne w grupie. Ewoch, bo to tutaj też się nie przyda. Okej, to jest spoko ręka. Przecież ten Inkub jeden, okej. Myślę, że spokojnie możemy powojować. Operatorem kuparek. Wybrańcze. Ale to wzmocnię, żeby tutaj nic się przykrego nie stało dla niego. Mamy tą kurawię, więc będzie ładny carryover. Jednak się próbuję go pozbyć, ale nie wiem czy to wystarczy. Jest odpowiednia metoda do tego. Tak się dwoje. Gram kolejnego. Będziemy uciekać. Będziemy punktowo uciekać od niego. Nabijać sobie ten mieczyk. Siepacz gonu. No się uwziął te samojadki, ale no nic z nimi nie zrobisz. Za dużo ich jest. Gankana na początku. Ja pani lasu zbieram. 31. Czekamy, czy jest sabat. W następnej rundzie będzie. W następnej turze będzie sabat dla uczennicy. Nie pytanie, czy on będzie chciał już szybko uciekać, czy. Czerwoni jeźdźcy, bo nie chcę rzucić tej, która wie, żeby on potem jeszcze grał. Więc myślę, że jak ja rzucę teraz jeszcze czennicę, to on nie będzie uciekał. Przynajmniej na razie. Uczennicę mogę nawet naprzód zagrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, będzie tutaj sabat. Skoczyła mu królowa zimy, więc trzeba uważać na ten mróz. Bo myślę, że teraz będzie dobry moment na tą, która wie. Śmierć idzie po ciebie. Okay, teraz będzie w dwóch rządach nawet zapad, więc spoko. Mamy ładny carryover i pytanie, czy on będzie chciał coś z tym robić.
Może ma krwawą miazgę. Jak ma krwawą miazgę, to trochę lipa. Tylko, że krwawa miazga nie zabija mi tej krowie, więc... Musi trochę popracować, żeby się jej pozbyć. Jest Artge. To się w ogóle wzmacnia odpad za każdy, czyli wzmocni się o 10 aż. Wciąż będzie mało. Wciąż będzie mało. Jeszcze rzucę tą szczurołapkę, by ona obrywała zamiast tej, która wie, z tego mrozu. I teraz będziemy pasować. Okej, rywal już spasował. Mamy tą krowę na 8. Dobra, będziemy ją wzmacniać. Pytanie, czy od razu. Mamy gryfa. Gdzie są moje gryfy? Mam 2 megaskopy, ale nie mam gryfa. Wciąż nie mam gryfa, okej. Zaczniemy klasycznie. I chyba nawet z tego samojadka. Był dla mnie grzeszny, czarci pomiot. Słodzisz mi. Tego samojadka za 7 punktów mamy jednego. Ładnie, ładnie to wygląda. I pytanie, czy nas dogoni. Będzie się ubierał na tą kulturowie. Zrozumiałe działania z jego strony. Bo że w tym momencie, jak on się na niej skupia, to my możemy się rozstawić z tymi swoimi silnikami, z samojadkami. Tutaj zagramy zaraz krwawą panią. Albo Erondite. Erondite chyba byłby lepszy. Żeby go zagrać dwukrotnie. Pasożyt by teraz dobijał tą turawię, więc nie wiem, czemu tak nie zagrał. Kolejny samojadek. Okej, ropucha zjada mi. Rozstawiamy się po raz kolejny. Za chwilę będziemy wzmacniać tutaj przy tą, która wie. By tak szybko nam nie umarła. Nie szukamy tego sabatu, żeby zrobić. Okej, Adda. Adda ubija ją niestety. Nie ubija. Czemu nie ubija? To ciekawe. Zabieramy mu dominację. Znaczy najpierw tutaj owoce. No i pytanie, czy Erondite? Chyba Erondite dwukrotnie. Oj, rywal się w ogóle poddaje. Dwie karty więcej miał, ale zobaczył, że chyba nic tutaj nie będzie miał szans. No relikty, naprawdę miazga. Miazga, miazga, jeszcze raz miazga. Drugi mecz, drugie zwycięstwo. Widzimy się na kolejnym. No i ostatni mecz, ten dzisiaj mamy wampirki. Mamy wampirki. Czy wampirków się boję? Chyba nie. Znaczy no, bać się boję na pewno, ale czy wampirki mają lepszy potencjał niż my? Wątpię. Tylko, że musimy dostać nasze brązowe karty na początek. Tego tutaj za dużo nie zrobię. No nie, jest to dobra ręka. Nawet nie ma co zagrać z operatora, żeby go dostać. Więc będziemy chyba... Chyba rozstawimy się z 3 tutaj staruchami. Próbujemy zagrać Gankana, Pszennicę i... Dobra, Pledery. No a tu będzie walka na tempo, kto większe tempo zrobi. Tylko szkoda właśnie, że nie mamy tych silników swoich.
Te Fredery naprawdę są groźne, ale w porównaniu z naszymi uczennicami i samojadkami nie są aż tak groźne. Nie szkoda tego mieczyka, to się nie ładuje. Więc... gramy Gan Ken, potem uczennicę. Może nawet Krwawą Panią w pierwszej rundzie zagrać. Bo na tą długą rundę mamy naprawdę solidne brązy. Które według mnie pozamiatają. On trochę zwalnia z fiolką teraz. Więc myślę, że możemy nawet próbować połapać na równych. Chowaniec pani lasu, łaziec bez głowy, do usług. Czy on ma jakiś tall punish? Nie gra lojalnie, więc może mieć Sirocco. No, oby nie miał. Rzucamy go na równych. No i tak, na pewno uczennica, na pewno szepciucha. Taki jest sprytny sobie wzmocnił tego Fledera. Są wbrew pozorom czyszczupkie! Do chaty głowa nie naniosą! I teraz mamy remis na równych. Jeżeli on spasuje, ale się na to nie zanosi. Czy ma jakiegoś protofledera tutaj? Jest do Regalaj. Ludzkość jest wirusem. Okej, rozstawiamy się z Krwawą Panią. Według mnie brązami go załatwimy. Więc jestem może trochę zbyt pewny siebie, ale no zobaczmy. Prowokuję go, żeby on wyciągnął coś mocniejszego od siebie. Na razie rzuca Garkaina. Tylko. Na razie to jest tylko Garkain, więc żeby to się nie okazało zbyt wolne. Okej, on tutaj ma Garkaina za 4. Żeby ten inkub mi działał, na razie nie będzie działał. Tak i tak, no dobra, będzie pas. I mamy go na równy. Znak Gylfara chce tą, która wie. Ma Sirocco jednak, okej. Okay. Dobrze. Dobrze dla nas. Nie ma tej, która wie, czy nie dobrze. Gro łapka niech będzie w takim razie. No i tak wyprzedzamy. Mamy ten Erundate na 4 tylko. Nie wiem, czy jest sens używania go w pierwszej rundzie. Łaknienie za 6, za 12 punktów. Ja jeszcze powalczę i może nawet rzucę tą Twiz. Mogłem tą szczerłapkę naprzód, żebym nie przesadził tylko. Żebym nie przesadził. No dobra. Jak się bawić, to się bawić. Aha, czyli połowa z jednego to jest jedynka. Według tutaj gwinta. Dobrze wiedzieć, myślałem, że będzie puste. No i pochłaniać to czy nie? Dobra, nie będę tego pochłaniał, bo to jest... Jak zresetuje mi punkt, to i tak będzie lipa. Zobaczmy, czy to wystarczy, żeby go wyprzedzić. By on odpuścił. Jest Krwawa Uczta. No dobra, jak ma coś... to użyję. Ja używam Arundite'a. I tak jeszcze raz go użyję. Nie będzie tam krwawienia, więc nie będziemy tracić punktu. Jeżeli on tam ma Regisa, no to spoko, on go nie użyje w pierwszej rundzie i będzie musiał spasować. Albo ukrytego, albo cokolwiek tam masz mocnego.
Też ukrytego w nielojalnych też ma Erondite. Okej. Okay. Może to jest mało. Ja to przebijam inkubem. Na spokojnie. Też inaczej. Czy jeżeli ja nie mam nic w cmentarzu, to inkub przyzwie tylko jemu? Nie pamiętam, czy on tak działa. Bo jak mu przyzwie Garkaina, będzie to za 2 punkty, za 3, za 4 i będzie remis. Nie wiem, czy jeżeli ja mam coś na cmentarzu, nie wiem, jak czy to tak działa, że jeżeli ja nie mam nic na cmentarzu, to tylko jemu przyzwę. Satysfakcja była. Nie, okej, okay. Czyli to tak nie działa. Już myślałem. W takim razie w porządku, wygrywamy na równych pierwszą rundę. No i myślę, że jesteśmy tutaj zdecydowanymi faworytami. On miał Erondite na 8, z tego co pamiętam. Ma jeszcze onej romancję. Okej, okay, mam dwa gryfy. Dwa gryfy mogę użyć spokojnie. Na spokojnie dwóch gryfów mogę się pozbyć. Od niego wyciągnąć, co on tam ma najlepszego. Neuromancja. Neuromancja i Erondite od niego wyciągnąć. To będzie naprawdę przydatne. Chyba, że ma coś lepszego. Może ma jakiegoś Regisa albo ukrytego. Tym też nie pogardzę oczywiście. Jest on Neuromancja. Też ma Inkuba, to ciekawe. Jestem tu, aby spełnić wszystkie okay. Twoje... Feather za feather. Wbijać to czy nie? Chyba nie. Chcę Erondite'a zostawić, on mnie nie przebił. Więc jego Erondite się nie wzmacnia. Jeszcze w bomb, jeśli został mu tylko Erondite, prawda? Jeżeli został mu tylko Erondite na 9, to on mnie nie przebije. Czy tylko czy źle myślę? Miał na 8, nie przebił mnie ani razu, czyli ma 8 punktów tutaj. 11 z liderem. Plus to krwawienie. 12, 13, 14. 17 punktów ma. 36, no przebije mnie, więc spoko, oddajmy tego Erondite'a i będziemy kwita. Ja będę miał kartę więcej. No chyba się nie chciał już męczyć, więc widzicie, te relikty naprawdę są mocne. Jest duży potencjał na 2 do 0, więc naprawdę spoko, można tutaj się pobawić, przycisnąć rywala. I to jest naprawdę mocna talia. Nie tak jak poprzednio, że to jest tylko sytuacyjna do specyficznych talii. Ale to jest mocna talia, z którym naprawdę można konkurować na tych najwyższych rankach. Ode mnie tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście. Zostawcie coś po sobie, lajki, komentarze. Co chcecie, może zobaczyć jaką następną kartę, jaką następną talię. Ja tutaj będę może jutro, może pojutrze. Jakieś nowe odcinki się ukażą. Ode mnie na tyle. Żegnam się z wami i do następnego. Cześć.